Po raz czwarty 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia zaprosiła mieszkańców Sieradza na spotkanie z historią. Na placu teatralnym pojawili się żołnierze 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Dzięki grupie rekonstrukcji historycznej można było zobaczyć, jak wyglądały mundury i wyposażenie żołnierzy 73 lata temu. Można też było przyjrzeć się broni, jaką dysponowała polska armia przed wybuchem II wojny światowej. 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia przygotowała również wystawę nowoczesnego sprzętu. Sieradzanie mogli obejrzeć urządzenia zapewniające łączność współczesnej armii. Tam, gdzie jest wojsko, nie może zabraknąć piosenki. Na scenie Sieradzkiego Teatru młodzi artyści zaśpiewali znane i lubiane żołnierskie melodie. Festiwal Popłynie Pieśń z nadwarciańskim echem to doskonały sposób, by zainteresować młodych ludzi historią polskiego wojska. Thank you.
ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak pola się złocą, kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Szlakiem bojowym Strzelców Kaniowskich 1939 to projekt przypominający o tych, którzy oddali życie za ojczyznę. 1 września w Beleniu rekonstrukcja bitwy nad Wartą.